Teraz 100 zł wezmę i nic. Nic. Wczoraj kupiłam. Wczoraj kupiłam 10 jajek po złoty 40. Za Tuska ile jajek? Za Tuska ile takie? 50 groszy kupowałam. Po 50 groszy jajka. Dużo osób się boi, że wpuści. Tak, za Tuska wyglądały emerytury, o waloryzację. Nie chodzi mi o waloryzację. Były groszowe sprawy. Ale przez ileś lat jak był, to za jajko cały czas do tego się odwołuję. Płaciłam po 50 groszy. Czyli więcej pani za pensję, na przykład za emeryturę czy coś, się więcej tak, kupiło. Tak. Mimo, że teraz wszystko tak. Poszło w górę, te pensje i tak to. Są też ludzie. Niedziele handlowe powinny wrócić. Nie wiem, ja nie. Co pani interesuje? Mnie nie interesują niedziele. A darmowe leki panią interesują? Były do tej pory te darmowe leki? I nie ma. Dobre pytanie. O wybory pytam. Jak pani po wyborach? Jakie wrażenia po wyborach? Cieszy się pani, że PiS stracił władzę, czy nie bardzo? Czy bardziej pani z opozycją, czy bardziej za PiS-em była? Nie, no ja byłam lepiej za PiS-em, bo. Czy pani niezadowolona za bardzo z wyborów? Że PiS traci władzę raczej, no bo jak się połączą wszystkie partie? No właśnie, że nie wiem jak to wszystko wyjdzie, ale wolałabym, żeby PiS wygrał. Ta emerytura czy coś pomogła? Czternastka czy coś pomogła? Czternasta emerytura? No oczywiście, że pasuje, bo przecież... Jak się pani też żyje? Finansowo. No trochę lepiej, bo przynajmniej ma te parę złotych. Ile tej emerytury, za ile od pracy? No około. Tak, około 2000 było tej emerytury. 2000? Tak. Ile lat pracy było u pani? No ile lat? 30, 40. 35. To dużo, to przydałoby się więcej. Jak pani sobie radzi z tą drużyną? A nie bardzo, ale jakoś sobie radzę. No. Darmowe leki są? Rząd obiecuje darmowe leki na przykład, są? Darmowe leki to ja nie widzę, żeby... Czy pani skorzystała? Ja korzystam, ale z takich no, podstawowych. Ile pani wydaje na leki miesięcznie? Miesięcznie wydaje tak około 200 zł. No to nie tak dużo jeszcze. A nie wiem, służba zdrowia, ile się czeka na specjalistę teraz? Na NFZ? Ja chodzę do przychodni, do tak zawsze, to nie mam problemu. Czy pani tak nie choruje jakoś tam? Chcesz mnie zapytać? 800 plus, komu dawać, komu nie? No 800 plus, może. Wszystkim dawać? Wszystkim dawać, to nie wiem, ale niektórym to by można dać, bo są ludzie, którzy... pracującym, czy wszystkim? No czy pracującym, jak pracuje, to raczej ma pieniądze, najgorzej to te, co nie pracują. Czy co więcej pracy zamiast tego 800 plus? Ale na przykład... W każdym bądź razie nauczyciele nie mają za wiele pieniędzy. W każdym bądź razie. Także. No nie, jedzenie poszło w górę na przykład. Jedzenie to też poszło w górę. Bo no ile chleb kosztuje teraz? Chleb ile kosztuje? Nie, ten to niedrogo kosztuje 3 zł. Tak najbardziej zdrożało dla pani? Najbardziej to zdrożało wędliny, takie rzeczy, które są droższe. A te... I co, mniej pani je wędliny teraz? Mniej kupuje pani? Ja to kupuję, bo jak wędlinę lubię, to co mam... Wędlina podstawa. To mam nie jeść i jem. A nie wolałaby pani te emerytury co miesiąc, żeby było 300-400 zł co miesiąc? A, no to 300-400 zł co miesiąc.